ulicy Witosa, druk nr 35-13 i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, komisja opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne budowa budynku usługowego z dopuszczalną funkcją gastronomii, zbudowaną własną stojącą stacją transformatorową wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie chodników wydzielonych miejsc parkingowych oświetlenia zewnętrznego małej architektury zieleni i ogrodzeń oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej na działkach, to są numery przy ulicy Witosa w Krakowie. Tutaj mówimy konkretnie o budynku C, który ma być zlokalizowany generalnie najbliżej domu katechetycznego. No, trudno mi to przedstawiać. A najdalej od samego hipermarketu. Stojąc wprost na twarzą do wejścia do hipermarketu, ten budynek będzie za naszymi plecami przy drzewach, czyli na tym parkingu najbliżej kościoła. On będzie, przynajmniej tak tutaj jest zlokalizowany, będzie budynkiem około 10-metrowym. Czyli on w szczycie nie powinien przekroczyć wysokości budynków parafialnych, które są po sąsiedzku. I zajmie około 1/3 powierzchni tego parkingu. Najdalej za to wysuniętych tam już najgłębiej w kierunku drzew, czyli patrząc w kierunku bloku Urbanowa 8. No, tak. To jest ten budynek. Tam to zostanie. To znaczy, ten parking będzie się chwilę zamknięty. Ten parking jest zmniejszony. Zostaje, proszę powiedzieć, że parking nie widzę, zostaje ponad 50 miejsc parkingowych pozostaje. Przeważnie jest. Tu jest 10. To jest 5 samochodów. Tam jest ten plac, który w zimie służy do kręcenia głosu. To jest to miejsce mniej więcej, które najczęściej widząc, tam przyjeżdża, tam jest wyścig z to jest ta część placu. Nie tak, że jest bliżej parking, tylko głęb. Dobrze, w takim razie, rozumiem, otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan, proszę bardzo. A jak tam będzie wyglądał komunikację? Wewnętrzna, bo to rozumiem, że te budynki wszystkie są w tym miejscu tam. Znaczy nie, to jest jeden budynek. Bo wjazd będzie tym wjazdem do Krakowa. Wszystko pozostaje tak jak było, czyli wjeżdżamy przez tory tramwajowe, skręcamy w prawo na parking i w głębi. Na końcu parkingu. W głębi na końcu tam, na końcu. No, ta 1/3 ostatnia to jest zaplanowany ten budynek. To jest jedyny wjazd. To jest, tak, to jest jedyny wjazd. Tutaj ma być budynek, no tutaj ma kubaturę podano. Może pokażę to też. Łazienka 35 metrów długość jednej ściany. Powierzchnia zabudowy 1000 metrów kwadratowych, całkowita 1000, kubatura 8000, długość obiektu 35, szerokość 29, wysokość 10, elewacja. To są te wszystkie usługowe przeznaczone na cele handlu, dopuszczalną funkcją gastronomii, to są odczytane w projekcie. Budynek jest jako jedno kompletacyjny. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. I też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Witosa, druk nr 35-13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu C. To jest projekt uchwały w sprawie...